Dobra, czas zacząć kolejnego vlogaska. Miałem przerwę, bo ostatnio mam mega dużo roboty. Dzisiaj Dzień Dziecka i oprócz jakichś takich podstawowych prezentów, byłem teraz na mieście, kupiłem dwa takie balony. Maja dostała pszczółkę Maję, a Wojtusz dostał jakiś taki traktor wypełniony helem. Prawie straciłem jeden balon i skakałem za nim, na szczęście, bo one są wypełnione helem, czyli lecą do góry. A żal by było zgubić ten balon, bo one są po 2,5 dychy za sztukę balon. Pogięło. A wiecie, że one działają odwrotnie? Zobaczcie, jak zahamuję. Za słabo, za mocno napompowane. One lecą do tyłu, czyli zachowują się odwrotnie niż teoretycznie powinny zachowywać się. Dlaczego tak się dzieje? Ponieważ powietrze, tlen to też jest rodzaj jakiegoś gazu, który tutaj wypełnia naszą przestrzeń samochodową i ten gaz też tak jakby pływa. W sensie jadąc, ruszając do przodu, cały nasz gaz, tlen idzie do tyłu i automatycznie zwiększając ciśnienie wypycha nasze balony do przodu. Słaby jestem w takim tłumaczeniu, ja to rozumiem, ale mam problem z wytłumaczeniem tego. Nie wiem, czy dobrze wam to wysłowiłem się. Nie wiadomo, kurwa, o co chodzi. A wiem, że ktoś mnie kiedyś właśnie zapytał, dlaczego to działa odwrotnie niż teoretycznie powinno. A teraz stoję w korku, bo ktoś zakorkował cały wyjazd i jest super. A spieszę się, bo wybiło mi kanalizację w domu. Ale na szczęście mam magiczny numer do magicznego pana i w magiczny sposób to muszę załatwić. Także oddzwonił, że dzisiaj raczej się nie da, bo ludzie porobili długi weekend, ale siłą swej perswazji zrobiłem tak, że będą za 15 minut, a ja stoję w korku! Ale już ruszamy, także będzie dobrze. Mam nadzieję, że te vlogaski, zresztą za każdym razem to mówię, że będą bardziej systematyczne i tak dalej, no ale niestety nie da się. Tym bardziej teraz jadę na wakacje, więc pewnie będzie mała przerwa. Chyba że z wakacji zrobię wam jakiegoś takiego jednego albo dwa vlogi, nagram, jak to wygląda. A zobaczymy. Mega zakorkowane. O, jeszcze panowie policjanci stoją przede mną, zaraz dostanę po łapach za ten telefon. Słuchajcie, będziemy najwyżej zbierali donaty na ten, na mandat, co? Dobra, udało się, jedziemy, drodzy. Widzicie, odwrotnie działają niż powinny te. Teraz zahamujemy i one poleciały, nie wiem czy widzieliście to, do tyłu. Ruszam. Nie, to musiałem na trybie szatana ruszyć. Zobaczymy, czy się mi uda. Ruszam. I balon leci do przodu, nie wiem czy to było widać. Działają zupełnie odwrotnie, ale logicznie. Po prostu hel jest lżejszy. Co wszyscy mówią, że Audi jest takie niskie, takie niskie. Mi się wydaje, że wcale nie jest niskie. Nie widać, na podnośniku. Ale interes, pojechać na wakacje i wszyscy śpią. Ja nie śpię. Ale ładny statek płynie. Ale duży. O, i helikopter, i samolot, i rybki. O, ale duża plaża. Jak dużo wody. Wojtek, hej, łobuzie mały, jesteśmy na miejscu, statki, plaża, frytki. O, cześć Wojtuś, siema. Jesteśmy na plaży, można się bawić łopatką i wiaderkiem. Rozgłośnia radiowa.
Pobudka. Jesteśmy na plaży. Cieszysz się? Jak tata ci zaraz pokaże, jak cię budził, to się będziesz śmiał. Wyspałeś się? Noc jest od spania, łobuzie mały. A ta śpi dalej. Co robi tamten prom za nami? Tamten? Odpoczywa. Odpoczywa, bo się zmęczył, tak? Tamten się zmęczył i odpoczywa. Śpiący. A gdzie my będziemy płynęli? No śpiący, a gdzie my będziemy płynęli teraz? Tam, gdzie tamten odpływa? Tam płyniemy? Tamten odpoczywa. Tamten odpoczywa. Szybko płyniemy czy wolno? Zobacz tam. Jak płyniemy? Szybko czy wolno? Szybko. Super wyciągnięcie ręki i nagrywamy vloga. Płyniemy idzie po latarnię. To tak śmierdzi, jakby Wojtuś znowu zrobił. Nie, po prostu. Także wieczór, pogoda ładna, ostatni dzień, w sumie jeszcze jutro jesteśmy, no to przedostatni dzień wakacji. Cały dzień nie miałem koncepcji, co nagrać na vloga, bo cały czas coś się tam dzieje, jakieś flota tutaj, ta świnoujska. Tak się odmienia? Tak. Obchodziła stulecie i te statki pokazały, że one jeszcze, okręty, że one są w stanie jeszcze przepłynąć. Przynajmniej te parę kilometrów tutaj kanałem. Nie kanałem. To jest w sumie, no dobra. No to nie, a teraz sobie spacerujemy. O. Oglądamy jacht. Moniu, jaki kupimy jacht? Na pewno będzie go trzeba przerobić na rajonki. Tak. Tak. Koniecznie. Szukamy. Tak, żeby można go było łatwo przerobić. Kocham. Ja też cię, Wojtuś, kocham. Tak, więc na rajonki będziemy przerabiali. Tatuś, jeszcze. Tatuś też ma powiedzieć? Papa, żaglówki, odpoczywajcie, śpijcie dobrze. Dobrze, dobranoc. Żaglówki. Więc moi drodzy, wróciłem już z wakacji. Były udane, mimo początkowych dni, które były no, mało pogodne. No i jeszcze z tym samochodem znowuż coś tam miałem problemy. Przedłużyliśmy sobie troszeczkę te wakacje, bo pogoda dopisywała, więc troszeczkę się przedłużyły. Trasa z nadmorza była całkiem udana, 400 parę kilometrów, bo jeszcze do Dziwnowa pojechaliśmy. W sumie 3 chyba 35 minut, 3 godziny 35 minut jechaliśmy, więc patrząc na ten odcinek między Zieloną Górą a Polkowicami, który jest tragiczny, to jakoś nawet to poszło. A w tym momencie będę dla Was nagrywał pewien film, testował pewne urządzenie. Tylko okazuje się, że ona nie gada po angielsku. I póki co jestem na etapie. Xie Aikong Xie, jak widzicie. Nie mam pojęcia, co ja nawet mówię. Ale o tym będzie już niebawem.